Siema, dzisiaj otworzymy sobie takiego fabrycznie zapakowanego boksika z Hot Wheelsami. Jest to case o numerze HNR88, a żeby być specyficznym 979E. A w środku niego znajdują się seciki Fast and Furious Decades of Fast. Każdy taki secik składa się z 5 aut, a w kartonie mamy aż 24 modele. No i ilość pełnych setów niektórych z Was pewnie trochę zdziwi. No ale co, nie ma co przedłużać i lecimy z unboxingiem. Ogólnie karton będę już otwierał drugi raz, no bo pierwszy raz miałem coś nie tak z mikrofonem, więc sobie zakleiłem, żeby była magia kina i żeby było co otworzyć. Tak to wygląda w środku. No i właśnie o tym, co mówiłem, ile tu jest pełnych setów, to pewnie część z Was zdziwi, bo mamy tylko 3 El Camino, czyli pełne sety mamy tylko 3, co daje nam 15 autek, abyście pomyśleli, że będą chociaż 4 pełne sety, czyli 20 autek, no i 4 dodatkowe, ale nie, El Camino są 3. Później mamy, dobra, w sumie będę wyciągał, czyli tak, 3 El Camino, zaraz będziemy je otwierać z blistrów. Lecimy dalej, Buick Grand National i Buicka mamy chyba 5, tak, ich jest 5. Dalej są Hammerki, Hammerka też mamy 5 i w ogóle Hammer H1 to jest pierwszy raz jako niepremka wyszedł, czyli jako ta seria tematyczna, a nie premka. Później Chevy Nova SS, no i Chevy w secie też jest 5 razy. No i na koniec najlepsze, w aż 6 sztukach mamy Jetta Mark III. Czyli takich pełnych secików mamy 3, później secików bez El Camino, czyli takie 4 sztuki są aż 2. No i na każdego boksa jest jedna ekstra Jetta. No i jeszcze zanim powyciągamy te auta z blistrów, to taka szybka, mała autoreklama, bo te seciki możecie kupić na moim sklepie krain.pl. Cały zestaw w cenie 75 zł, zestawik bez El Camino za 7 dyszek. Ok, zaczniemy od Hammerka. Niestety Hammera premki do porównania nie mam, ale otworzymy i pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. No i zaczynamy od Hammera H1. Tutaj akurat jest plastikowy spód. W tych nowych seriach tematycznych dają jakieś takie bardziej nietypowe kółka, więc te wyglądają całkiem przyzwoicie. Z przodu mamy namalowane światła. Tutaj też. No i z tyłu całkiem sporo detali, bo jest i rejestracja, napis Hammerek, tampon druki na światłach. Całkiem przyjemny model. Drugiego weźmiemy sobie Buicka. I on tutaj też ma całkiem fajną ciekawostkę, bo mu można ściągnąć maskę. No i tu też ciekawsze kółka niż w zwykłych mainach. Okej, z tyłu jest rejestracja, światła, jakieś oznaczenie modelu. Spód mamy plastikowy, z przodu światła. No i tutaj jak widać jest taka szpara. Z tego co patrzałem na necie, to o tak właśnie, maskę można normalnie zdjąć. I pod spodem tak można powiedzieć, że taki easter egg. Mamy silnik, no przydałoby się go tutaj wymalować. A i on tutaj z przodu ma taki zatrzask. I się wklikuje fajnie. Także Buick. Całkiem ciekawy model, właśnie przez to, że można mu zdjąć tą maskę. Trzeci model, czyli w sumie największy, El Camino z 67 roku. To jest w ogóle z tego filmu Fast X. Ja tych najnowszych Szybkich Wściekłych jeszcze nie oglądałem. Jak ktoś z Was oglądał, to pewnie widział to autko w akcji. No i ono w filmie właśnie było z taką nakładką. Ogólnie to model jest gigantyczny, dlatego tak go dali po skosie, bo na długość by nie wszedł na kartę. No i sprawdzimy, czy można zdjąć tą obudowę. Okej, El Camino uwolnione i tak się prezentuje w tej zabudowie. Tutaj też już widać te nowsze kółka z tych serii tematycznych. No naprawdę wyglądają ciekawie, lepiej niż w zwykłych mainach. No i teraz pytanie, czy można zdjąć to. Coś tu idzie, tył schodzi. Nie chcę połamać. Tu chyba na przednich kółkach się to trzyma. O, dokładnie. Tu na przednich nadkolach się to trzyma, ale można to normalnie zdjąć. I mamy samo El Camino. Tak to wygląda w całej okazałości. Z przodu są światła. Spód. Też plastik. Z tyłu światła. Widziałem na necie, że jakieś inne El Camino to jeszcze tu z tyłu miały napis El Camino na klapie. Tutaj nie ma, ale i tak ta zabudówka by zasłaniała. No jest to
ciekawy bardzo model, taki można powiedzieć nietypowy z tym właśnie. Tu się no zaklikuje i mamy. Okej, okay, i teraz dwa największe smaczki, czyli Jetta i Chevy Nova. Jettę damy sobie na koniec, bo mam do porównania Premkę. Polecimy sobie z Chevym. I Chevy, jako jedyny model w całym tym secie, ma właśnie metalowy spód. Ja do porównania mam Premkę. Wyjmiemy obie sztuki i zobaczymy, jak to wygląda. Chevy wyjęty. No i się powtarzam, bo tu są właśnie te nowe kółeczka z tych setów. Kurcze, i są bardzo, bardzo fajne. Z tyłu mamy zadrukowane sporo. Przód są światła. No i fajnie, że jest metalowy spód. Czuć od razu tą wagę. No i lecimy jeszcze z premeczką. Na premce wiadomo, gumowe kółka Real Riders. Spód metalowy. Spód jest dokładnie ten sam. U góry jest ta z setu Decades, tu jest premka. Kółka, no będzie widać, że te mają bieżnik, tu są zwykłe plastiki. Lecąc, porównując dalej, to ta z Decades of Fast z przodu nie ma chroma. Bo w premce ten przedni zderzak jest chromowany. Ale jeśli chodzi o ilość detali, no to przód wygląda tak samo. Macha tak samo zadrukowana. Od boku w sumie identyczne. No i tył, też tylko chromowany zderzak w premce. Czyli można powiedzieć, że w bardzo niskiej cenie mamy premkę. No bo premka co? Normalnie około tam 4 dyszek plus minus. A tutaj za plus minus tego 15-taka mamy autko, które jest praktycznie premką. I na koniec największy smaczek. Wiem, że dużo osób kupuje całe sety tylko i wyłącznie po to, żeby dostać tą Jettę. Także lecimy. Białe kółka, tu zwykłe plastiki, to są chyba zwykłe jakieś takie, co w mainach dają, nie są to jakieś nowe kółka. Spód plastikowy, oni w tych setach nowych, tak jak na przykład na początku roku był jeszcze Woman of Fast, to zazwyczaj jest jedno autko z metalowym spodem, w tym Woman of Fast był Porszak biały z metalowym. A my sobie porównamy do Jetty Premki, no bo wiecie, Jetta Premka kosztuje teraz sporo, ja akurat ją mam z tego 5-paka Premek, tam były luzaki. Jetta Premka wyszła póki co 3 razy. Najpierw wychodziła w secie Original Fast, wtedy była na karcie. Później wyszła w Dioramie. No to w Dioramie można powiedzieć, że luzak. I później wyszła w tym 5-paku luzaków Premek. No i wiadomo, Premka, gumowe opony i metalowy spód. Ale jeśli chodzi o zadruk, to sobie porównamy. No i tak, u góry mamy Premkę, na dole jest ta seta. No to od boku nie widzę w sumie żadnej różnicy. Wygląda dosłownie tak samo. Teraz przód sobie zobaczymy. No i tu jest jedna mała różnica, bo ta z Decades of Fast nie ma zadrukowanych świateł tych tu na dole. Pewnie jakieś przeciwmgielne. Premka ma. No i tył też jest w sumie dokładnie taki sam. Więc co, jeśli komuś nie chce się przepłacać za premkę, to myślę, że za, jak się bierze cały secik, to ona wychodzi za 15. Kurczę, no bardzo fajna opcja. Jak się ktoś bawi w wheel swapy, no to można wymienić kółka i jak stoi na półce, to praktycznie nie do odróżnienia. No wiadomo, jak się weźmie w rękę, no to już wtedy czuć ten metalowy spód, ale jako taki ozdoba, bardzo przyjemny model. Okej, i tak się prezentują wszystkie autka razem. Tutaj mamy zamknięte, tam otwarte. A wy dajcie znać w komentarzu, które autko najbardziej wam się podobało. No i w ogóle, czy kupiliście ten secik, albo czy macie zamiar go kupić. No i to już wszystko na dzisiaj. Do następnego. Dzięki, cześć!